Potrzebujesz nowej strony internetowej, z którą dotrzesz do nowych klientów, a może masz problem ze swoją obecną stroną na WordPressie, która wymaga pomocy specjalisty? Wejdź na strony.biz i zapoznaj się z moją ofertą. Cześć, w tym wideo pokażę Ci, jak dodać na sklepie WooCommerce na WordPressie takie fajne przełączniki wariantów w produkcie z wariantami. Już pokazuję, o co mi chodzi. Mamy tutaj produkt, w którym możemy wybrać różne kolory i różne wymiary. Jest to zrobione właśnie w taki fajny sposób, że kolory wybiera się od razu, widząc dany kolor. Zaznaczamy jakieś kółeczko i mamy już ten kolor wybrany. I tak samo wymiary mamy S, M, L, XL. Możemy sobie kliknąć i mamy wybrany kolor i wymiar danego produktu. Domyślnie po zainstalowaniu WooCommerce wygląda to w ten sposób, że warianty wybiera się z takiej rozwijanej listy. Też to oczywiście działa, natomiast wygląda trochę mniej atrakcyjnie. I w tym wideo właśnie pokażę Ci, jak dodać takie fajnie wyglądające przełączniki wariantów w sklepie WooCommerce. W tym celu skorzystamy z wtyczki Variation Swatches for WooCommerce. Link do tej wtyczki znajdziesz w opisie tego wideo. Ja kopiuję sobie nazwę tej wtyczki. Przechodzę do mojego zaplecza WordPressa z zainstalowanym modułem WooCommerce. Klikam wtyczki, dodaj nową. Wklejam tutaj nazwę tej wtyczki. Klikam zainstaluj. Następnie włącz. OK, wtyczkę mamy zainstalowaną. Teraz musimy jeszcze ją skonfigurować odpowiednio z odpowiednimi wariantami. W tym celu muszę sobie najpierw utworzyć warianty. Przechodzę do produkty, atrybuty. I teraz dodaję atrybut kolor. Na przykład. I tutaj już po zainstalowaniu tej wtyczki możemy wybrać, jaki to jest typ. Wcześniej przed zainstalowaniem tej wtyczki tego wyboru tutaj byśmy nie mieli. Mogę tutaj wybrać na przykład właśnie kolor, dzięki czemu potem dodając już konkretne atrybuty będę mógł wybrać kolor, który będzie przypisany do tego atrybutu i który będzie ładnie się prezentował na karcie produktu w naszym sklepie. Klikam dodaj atrybut. I mamy atrybut kolor dodany. Teraz klikamy tutaj konfiguruj taksonomię. I tu już dodajemy konkretne kolory, jakie chcemy do naszego produktu przypisać. Na przykład czerwony. I tu też właśnie w tym typie atrybutu, czyli w typie kolor, możemy właśnie określić kolor. Skoro wybraliśmy czerwony, klikam czerwony. Dodaj nowy kolor. I mamy już czerwony. Dodamy jeszcze sobie kilka. Niebieski. OK, dodałem sobie kilka kolorów. Teraz wracam z powrotem do atrybutów. Mamy kolory i teraz zróbmy sobie jeszcze rozmiar. Kolejny atrybut, rozmiar. I teraz wybierzemy typ. Na przykład button, czyli przycisk. Klikamy dodaj atrybut. Teraz przy atrybucie rozmiar ponownie klikamy konfiguruj taksonomię, czyli dodamy już konkretne rozmiary. S. OK, mamy utworzone atrybuty. Teraz należy przypisać je do jakiegoś produktu. Przechodzę do zakładki wszystkie produkty. Tworzymy nowy produkt lub edytujemy już istniejący. Wchodzę w edycję danego produktu. Jeśli tworzysz nowy produkt lub edytujesz już istniejący, to ważne, żeby tutaj w tej sekcji dane produktu była zaznaczona opcja produkt z wariantami. Tylko w ten sposób będziesz mógł dodać właśnie te warianty do tego produktu. Teraz przechodzimy do atrybuty. Wybieramy tutaj z naszej listy atrybut, który chcemy dodać. Kolor. Dodaj. Tutaj zaznaczamy Select All, jeśli chcemy wszystkie te atrybuty do tego produktu przypisać.
Następnie wybieramy zapisz atrybuty i kolejny atrybut rozmiar. Dodaj. Przy tym atrybucie również wybieramy Select All, żeby wszystkie dostępne atrybuty do tego produktu były również dodane. Tu już zapomniałem, należy jeszcze zaznaczyć opcję dla wariantów. Zaznaczamy to, zapisz atrybuty i tak samo w kolorze dla wariantów zaznaczamy, zapisz atrybuty. I teraz jeszcze należy przejść tutaj do zakładki warianty i utwórz warianty z atrybutów. Potwierdzamy. Mamy komunikat, że zostały dodane. OK. Teraz jeszcze, żeby te wszystkie atrybuty wyświetlały nam się w ogóle na stronie i żeby można było dany produkt w danej konfiguracji atrybutów kupić, to w każdej konfiguracji należy podać cenę tego produktu, bo domyślnie założenie jest takie, że różne warianty i różne konfiguracje atrybutów mogą mieć różną cenę. Także dla każdego należy podać osobną cenę. Ta cena może być taka sama, jeśli zmiana atrybutu nie wpływa na cenę, ale trzeba podać osobno dla każdego. Podamy wszędzie taką samą, żeby było szybciej. Po dodaniu cen we wszystkich konfiguracjach atrybutów klikamy zapisz zmiany. Aktualizujemy produkt. I teraz przechodzimy na stronę naszego sklepu na WooCommerce, na stronę główną i poszukamy produktu skarpetki. Odświeżam stronę. Mamy skarpetki. Wchodzimy w dany produkt i mamy tutaj różne warianty, kolory i rozmiary. I wygląda to właśnie tak, jak Ci pokazywałem, w taki fajny, ładny, wizualny sposób. Możemy sobie wybrać kolor czerwony i rozmiar. Tutaj nam się automatycznie przekreślił rozmiar L. Widocznie tam, dodając cenę do wszystkich jakby konfiguracji wariantów, pominąłem tą konfigurację i pokazuje mi, jakoby ten wariant nie jest dostępny. Możemy wybrać sobie ten, który jest dostępny i wtedy dopiero nam się uaktywnia dodaj do koszyka. Jeśli ustawiliśmy dla tego wariantu, dla tej konfiguracji tych wariantów inną cenę, to wtedy ta cena automatycznie też się tutaj zmieni. Możemy w tej wtyczce jeszcze sobie kilka rzeczy ustawić, na przykład, żeby te ikonki zamiast prostokątnych, kwadratowych były okrągłe. Przechodzimy do zakładki Get WooPlugins i tu mamy ustawienia tej wtyczki. Tu na przykład mamy kształt zaokrąglony, klikamy zapisz, odświeżamy. I już nasze warianty są w formie zaokrąglonej. To było na tyle, jeśli chodzi o tą wtyczkę do ustawiania wizualnych wariantów na sklepie WooCommerce WordPress. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wideo. Cześć!